Do salwy! Panowie! Po raz dziewiąty już obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci o żołnierzach wyklętych. O tych bohaterach, którzy nigdy się nie poddali. Niezłomnych żołnierzach Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, którzy nie szczędzili krwi, oddali życie, wierząc w to, że nadejdzie ten dzień, kiedy Polska znów będzie wolna, niepodległa i demokratyczna. Musieliśmy czekać prawie 60 lat na to, żeby móc oddawać hołd tym niezłomnym bohaterom. Trzeba było prezydenta Lecha Kaczyńskiego, aby taką inicjatywę Sejmowi przedstawił. Aby to, co było wielkim powstaniem narodowym, bo przecież ponad 200 tysięcy ludzi walczyło w oddziałach podziemnych. Miliony Polaków wspierało te oddziały, pomagając im w walce, pomagając w przetrwaniu. Mieszkańcy Terespola, stajemy dziś do apelu, aby uczcić wszystkich walczących z komunistycznym reżimem o wolną i suwerenną Polskę. Wzywam was, żołnierze niezłomni, którzy z bronią w ręku walczyliście o ideały, w których zostaliście wychowani w okresie, gdy Polska cieszyła się wolnością, poszanowaniem wartości chrześcijańskich i patriotycznych. Stańcie do apelu. Bogusław Korzeniewski, dyrektor akademickiego liceum ogólnokształcącego w Terespolu. Żołnierze wyklęci to pojęcie, które zostało implementowane do szerszej świadomości społecznej w połowie lat 90. przez młodych ludzi związanych z Ligą Republikańską, którzy w 1993 roku na Uniwersytecie Warszawskim przedstawili wystawę Żołnierze wyklęci, podziemie niepodległościowe po 1944 roku. Pojęcie to upowszechnił też pisarz i dziennikarz Jerzy Ślaski w swoim opracowaniu Żołnierze wyklęci. Kim byli żołnierze wyklęci? Żołnierze wyklęci to podziemie niepodległościowe schyłku II wojny światowej i lat powojennych. Jest to pojęcie niezwykle szerokie, bo obejmuje ono nie tylko uczestników walk zbrojnych, ale także różnych organizacji, które nie prowadziły aktywnych działań, ale z kolei występowały przeciwko nowemu systemowi, przeciwko narzuconemu zwierzchnictwu przez Związek Radziecki. Byli to też ludzie, którzy nie funkcjonowali w zorganizowanych strukturach, ale sprzeciwiali się nowej władzy, którą traktowali jako władzę obcą, władzę narzuconą. Trudno jest dzisiaj policzyć, ilu było żołnierzy wyklętych. Jak mówimy, jest to pojęcie dosyć szerokie. Szacuje się, że przez szeregi tego podziemia niepodległościowego przeszło ponad 200 tysięcy ludzi. Aktywnie działało, często z bronią, walcząc z nową komunistyczną władzą, nowym systemem, zniewoleniem sowieckim, ponad 20 tysięcy. Największą organizacją związaną z podziemiem niepodległościowym było Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, powstałe we wrześniu 1945 roku w Warszawie. Za początek funkcjonowania podziemia niepodległościowego, tzw. drugiej konspiracji, przyjmuje się rozwiązanie Armii Krajowej w styczniu 1945 roku. Wówczas to na bazie Armii Krajowej powstają nowe organizacje tajne, zbrojne, które podejmują walkę z Armią Czerwoną i nowym systemem. Za datę taką zamykającą okres funkcjonowania żołnierzy wyklętych przyjmuje się śmierć, a właściwie zabójstwo przez oddziały SB
Izomo Józefa Franczaka, pseudonim Lalek, w październiku 1963 roku. Samo określenie żołnierze wyklęci nie jest zbyt trafnym określeniem dla nazwy podziemia niepodległościowego. Bo jak mówimy wyklęty, to zaraz musimy tłumaczyć, kto wyklął, dlaczego. Byli to przecież patrioci, bohaterowie. A my musimy tłumaczyć, że nie wykleło ich społeczeństwo, tylko wykleła ich władza. Bardziej odpowiednim pojęciem jest żołnierze niezłomni. Bo samo określenie niezłomny oznacza kogoś, kto dąży do celu, kogoś, kto chce ten cel zrealizować. W tym przypadku tym celem oczywiście była niepodległa i suwerenna ojczyzna. Niepodległe i suwerenne państwo polskie. Ale przyjęło się już tak w świadomości społecznej to określenie żołnierze wyklęci, no i powszechnie jest ono też używane. Żołnierze wyklęci byli związani, większość żołnierzy wyklętych była związana z podziemiem niepodległościowym w okresie II wojny światowej. Faktycznie wśród konspiracji, tak zwanej tej drugiej konspiracji, czy schyłku II wojny światowej i tuż po wojnie, nie było ludzi nowych. Większość żołnierzy wyklętych swój rodowód wywodziła jeszcze z czasów konspiracji, z działalności pod okupacją niemiecką. Wśród żołnierzy wyklętych praktycznie nie było ludzi nowych. Wśród takich symboli żołnierzy wyklętych jest rotmistrz Witold Pilecki, który co prawda nie prowadził działalności zbrojnej, ale stał się właśnie takim symbolem oporu przeciwko nowej władzy, nowemu systemowi i zniewoleniu sowieckiemu. Nowa komunistyczna władza chciała, by ludzie zapomnieli o żołnierzach wyklętych. Dlatego też ich zwłoki były chowane bardzo często w nieznanych miejscach. Były chowane po piwnicach aresztów i więzień. W sumie wydano ponad 5 tysięcy wyroków śmierci. Z tego wykonano około 3200. Około 20 tysięcy ludzi związanych z podziemiem niepodległościowym straciło życie. Około 50 tysięcy zostało wywiezionych na Syberię. Ówczesna władza chciała, żeby wszyscy o nich zapomnieli. Pomimo, że żołnierze wyklęci przegrali militarnie, przegrali politycznie, to ideowo byli zwycięzcami, ponieważ stali się wzorcem dla młodych pokoleń, które dążyły do odzyskania pełnej suwerenności i niepodległości Polski. Wybitny brytyjski historyk Norman Davies pisał, żeby człowiek wiedział, dokąd zmierza, musi wiedzieć, skąd przychodzi. Naród bez historii jest jak człowiek bez pamięci. I dlatego powinniśmy czcić tych, którzy oddali życie za niepodległość i wolność ojczyzny.